Zdrowie, praca i rodzina to filary naszego programu. Chodzi o taki rozwój, który zapewni Polakom godne życie i bezpieczną przyszłość. My jesteśmy głęboko przekonani, że dwie z tych wspólnot są najważniejsze. To jest rodzina oparta o monogamiczny związek mężczyzny i kobiety, o małżeństwo i podstaw naszych myślenia. Ale kiedy myślimy o narodzie, to musimy także myśleć o państwie. Państwo jest wielką wartością. My Polacy rozumiemy to szczególnie dobrze. Przez 123 lata nie mieliśmy państwa w ogóle. Przez wiele, wiele lat nie mieliśmy państwa suwerennego. Ale to uznanie wartości państwa nie oznacza, że nie stawiamy temu państwu pewnych wymogów. Państwo musi być demokratyczne. Musi zapewniać prawa i wolności obywatelskie. I państwo musi być skuteczne. Musi zapewniać bezpieczeństwo narodowe, osobiste, socjalne i w sferze gospodarczej. Tylko takie państwo obok legitymacji demokratycznej ma też tą inną legitymację, wynikającą z dobrego działania. Ale aby tak było, władze muszą kierować się dobrem publicznym, zasadą pro publico bono. To jest warunek naszego uznania. Jeśli mówimy o państwie, to nie możemy abstrahować od tego wszystkiego, co tworzy kontekst dzisiejszego funkcjonowania państwa polskiego. My zdecydowanie odrzucamy pogląd, że istnienie narodów, a w szczególności państw narodowych, musi prowadzić do ciężkich konfliktów. Choć konkurencja między narodami jest faktem, ale można ją ująć w odpowiednie ramy. I takimi ramami jest to wszystko, co zrodziło się, począwszy od 1951 roku, w procesie jednoczenia Europy. My akceptujemy te wartości, które legły u podstaw tego zjednoczenia, tego procesu. Uważamy je za ważne, ale jednocześnie zdecydowanie odrzucamy hegemonizm, odrzucamy różnego rodzaju tendencje do unifikacji, tendencje federalistyczne, tendencje do ujednolicenia. Odrzucamy także absurdy. Bogactwem Europy jest jej różnorodność. Różnorodność kultur narodowych, rozwiązań instytucjonalnych w różnych państwach, bo przecież różnie wyglądają europejskie demokracje. Bogactwem jest to wszystko, co łącznie składa się na europejską kulturę, ale właśnie przez tą różnorodność jest ogromnie bogate. To jest siła Europy i tą siłę chcemy wspierać. Chcemy wielkiej Europy, ale wielkiej swoim bogactwem. Wielokrotnie formułowaliśmy konkluzję tego wszystkiego, co przedstawiłem tu oczywiście w ogromnym skrócie, a co stanowi nasz system wartości. Ta konkluzja, już nie jeden raz powtarzana, brzmi następująco. Warto być Polakiem. Warto, by Polska trwała. Musimy uchylić
dwa wielkie niebezpieczeństwa, które zagrażają dziś Polsce, naszemu narodowi. Pierwszym z nich jest katastrofa demograficzna. W Polsce rodzi się zdecydowanie zbyt mało dzieci. Polska się zwija. Drugą jest pułapka średnich dochodów, albo jak inni nazywają, pułapka średniego rozwoju. Chodzi o niebezpieczeństwo długiego okresu stagnacji albo bardzo powolnego wzrostu. Pułapka, która prowadzi do tego, że nie zbliżamy się do tych najbardziej rozwiniętych państw, a to zbliżanie się i doścignięcie tych państw jest naszą racją stanu. Tu, w tej części Europy, dla państwa słabego nie ma miejsca. Ale jest także inna przesłanka. Polacy nie mają średnich dochodów. Polacy w ogromnej większości mają niskie dochody. Polacy nie chcą być tanią siłą roboczą. Polacy mają tego dość. I powiem więcej. Polacy mają dość systemu Tuska. Systemu opartego na egoizmie, na odrzuceniu wszystkiego, co wspólnotowe, na zasadzie wszystko dla swoich. Mają dość systemu niebywałej arogancji władzy, lekceważenia wobec społeczeństwa, deptania tej zasady, która jest u podstaw naszego polskiego myślenia o polityce. Nic o nas bez nas. Takiego systemu można lekceważyć nawet tych, którzy obecnie rządzącą partię poparli. Spójrzmy choćby na obietnicę obniżenia podatków. Przecież rośnie fiskalizm. Ale tym bardziej w ramach tego systemu, tylko tego systemu, jest możliwy zupełny upadek służby zdrowia. Rozbicie systemu emerytalnego, pozostawienie milionów ludzi w niepewności co do ich przyszłości, co do ich najbardziej podstawowych interesów, co do ich przyszłej egzystencji. Tylko w tym systemie jest możliwa zupełna obojętność na nieszczęście, tragiczną sytuację, która spotyka młodych, na jeszcze bardziej tragiczną sytuację, która spotyka tą część społeczeństwa, która jest w szczególnie trudnej sytuacji. Powtarzam. Tylko w tym egoistycznym, pozbawionym empatii systemie jest to możliwe. Dlatego warto dzisiaj zadać Polakom pytanie, czy po 6 latach, przeszło 6 latach rządów Platformy Obywatelskiej żyje się wam lepiej? Ci, którzy rządzą, zasłaniają się kryzysem, ale jednocześnie twierdzą, że tego kryzysu nie ma. Pokazują wskaźniki, przecinają wstęgi. A jaka jest prawda? Kryzysu można było uniknąć. Polska miała tutaj znakomite warunki. Mieliśmy złotówkę, która świetnie ochraniała i ochrania polską gospodarkę. No, chciano ją zniszczyć, ale się nie udało. Mieliśmy zasilenia zewnętrzne, środki europejskie, środki od Polaków za granicą, a także te środki, które spływały do Polski dzięki wielkim akcjom pomocowym
innych państwach, w szczególności w Niemczech. Mamy niewielki sektor finansowy, który był wolny od toksycznych papierów. Mamy odważnych, twardych przedsiębiorców. Przedsiębiorców, którzy się potrafią bronić. Mamy odważne, nieulegające panice kryzysowej społeczeństwo. Bo różni zauważali i dziwili się, że Polacy nie popadają w panikę. To były naprawdę świetne warunki, żeby w Polsce nie było żadnego kryzysu. A co mamy? Zrujnowane finanse publiczne, ogromne bezrobocie właśnie przekroczyło 14%. Ogromną emigrację, w zeszłym tylko roku 500 000 ludzi, a już trudno obliczyć, gdzie w tej chwili jest za granicą. Zwijanie się Polski. Coraz więcej Polaków uważa, że jest źle. Coraz więcej Polaków uważa, że fatalnie wykorzystywane są środki europejskie. Część z nich sądzi, że to dzięki korupcji mają rację. Pojawiło się zjawisko zupełnie nowe. Bardzo, bardzo wielu Polaków, a tego naprawdę w naszej historii, przynajmniej tej badanej przez socjologów nie było, uważa, że ich dzieciom będzie gorzej niż im. To też jest signum temporis. To jest znak czasów. Polacy są zagubieni. Polacy potrzebują wizji. Potrzebują projektu dla Polski. I chciałem Państwu powiedzieć, że my taki projekt mamy. Będzie on tutaj przedstawiony w kolejnych wystąpieniach. Ja mogę przedstawić tylko jego zręby, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć kilka słów o jego celach. To nie jest program dla przecinania wstęg, dla wskaźników, dla chwały władzy. To jest program dla Polaków, polskich rodzin. To jest program... który ma prowadzić do tego, że będzie praca, że będą wyższe płace, że będą mieszkania, że będzie dobra służba zdrowia, że będą godziwe emerytury. Powtarzam, to jest program dla Polaków na tu i teraz. Oczywiście nie zapowiadamy, że wszystko zmienimy natychmiast, z dnia na dzień, ale państwo demokratyczne. Chciałem to mocno podkreślić. W państwie polskim decydującą rolę musi odgrywać to wszystko, co wyrasta z aktu wyborczego. Wyrasta z procesu demokratycznego. Zdecydowanie odrzucamy tą wizję, która była nam i to w Sejmie przedstawiana, że państwo to jest jakiś zespół, swego rodzaju koalicja różnych korporacji państwowych. Nie, proszę Państwa, przy zachowaniu bezwzględnie potrzebnego podziału władzy państwo jest jednością. Jednością, która podlega obywatelom. Jest narzędziem narodu, narzędziem obywateli. Te zmiany, jeżeli chodzi o administrację ogólną. Ona pod rządami obecnej ekipy się niebywale wręcz rozbuchała. Co więcej, powstała administracja równoległa, żyjąca z budżetu i środków europejskich. Musimy to wszystko okiełznać, opanować, zmniejszyć do właściwych rozmiarów. Musimy przełamać kryzys samorządów, które otrzymają ostatnio bardzo wiele zadań bez pieniędzy. To jest praktyka fatalna, niszcząca samorządy i musi być tutaj przeprowadzona zdecydowana zmiana. Musimy uporządkować służby mundurowe i służby specjalne. Mamy tutaj bardzo konkretne plany. Trzeba będzie powrócić do projektów modernizacyjnych, ale jednocześnie urealnić nadzór. I oczywiście umocnić służby specjalne,
ten sposób, żeby służyły państwu, a nie komuś innemu. W szczególności musi być umocnione dlatego, że walka z korupcją pozostaje naszym bardzo ważnym zadaniem. Korupcja jest prawdziwym nieszczęściem Polski, tragedią Polski. Powtarzam, musi być do walki. Musi być zreformowany wymiar sprawiedliwości. Prokuratura musi podlegać mechanizmowi demokratycznemu, czyli wrócić do rządu. Musimy też przeprowadzić reformy sądownictwa. Każda korporacja, która funkcjonuje poza jakąkolwiek kontrolą, a dzisiaj sądy są taką korporacją, ma w sobie wielki potencjał degeneracji. Dziś sądy są oceniane nisko. Ja i sądzę, że wszyscy na tej sali chcielibyśmy, żeby sądy były szanowane, by budziły respekt, by ludzie byli przekonani, że są rzeczywiście gwarancją sprawiedliwości Rzeczypospolitej. Ale to wymaga wprowadzenia elementu społecznego, przynajmniej jeżeli chodzi o odwoływanie się od najbardziej skandalicznych wyroków, a zapada takich niestety bardzo wiele. Zresztą chodzi nie tylko o wyroki, ale także o umorzenia i postępowaniu dyscyplinarnym, bo tutaj ta korporacyjna ochrona naprawdę działa zbyt mocno. Chcemy, koleżanki i koledzy, umocnić system kontroli, który został przez Donalda Tuska zdecydowanie osłabiony. Najwyższa Izba Kontroli musi wrócić do dawnych uprawnień. Chcemy zdecydowanie umocnić pozycję Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy uniezależnić Główny Urząd Statystyczny, powrócić do dawnych funkcji IPN-u, bo też, to jest też swego rodzaju instytucja kontroli. Prawo i sprawiedliwość kontroli się nie boi. A ci, którzy dzisiaj rządzą, się boją. Nie boimy się także tej innej, niezwykle ważnej w demokracji formy kontroli. Kontroli przez opozycję. Niedawno odrzucono w Sejmie pakiet demokratyczny, który umacniał pozycję opozycji w Sejmie. Chcę tu zapowiedzieć, my ten pakiet uchwalimy. My się kontroli także przez opozycję nie obawiamy. I musimy pamiętać o jednym. Państwo jest gwarantem wolności, ale państwo może być też instytucją, która wolność ogranicza. Polska musi pozostać wyspą wolności, wbrew wszystkim naciskom wewnętrznym i zewnętrznym. Żadne poprawności nie mogą ograniczać wolności słowa, wolności badań naukowych. Tu granicą jest świętość ludzkiego życia. To jest nasze historyczne prawo, to jest nasza historyczna misja. Jeszcze raz powtarzam, musimy być państwem wolności, a ponieważ z wolnością dzisiaj w różnych krajach, także demokratycznych, coraz gorzej, to my, jeśli te procesy będą się awansowały, będą szły w złym kierunku, pozostaniemy tą wyspą. Władzą Prawa i Sprawiedliwości będziemy wyspą wolności. Chciałem tu dodać jeszcze jedno. Wszystkie zmiany, które proponujemy, są w ramach obecnej konstytucji. To nie oznacza, że rezygnujemy z perspektywy uchwalenia konstytucji nowej, lepszej. W stosownym czasie ją przedstawimy.
i będziemy na różne sposoby także odwołując się do społeczeństwa o uchwalenie nowej konstytucji zabiegać. To też nasz ważny cel. Koleżanki i koledzy, nie zrealizujemy naszych ambitnych planów, w szczególności tych odnoszących się do przyszłości narodu, jeżeli nie będziemy potrafili przeprowadzić skutecznej polityki rozwoju, jeżeli nie wykorzystamy naszego potencjału. Polityka rozwoju przewiduje pewne ramy. To jest właśnie reforma centrum, to jest utrzymanie euro, to jest reforma finansów publicznych i to chcę bardzo mocno podkreślić, to jest polityka zrównoważonego rozwoju. Polska jest jedna. My mówimy to od dawna, taką politykę prowadziliśmy i tutaj powtarzamy. Powtarzamy z całą mocą w naszym programie, że Polska jest jedna i potrzebny jest zrównoważony rozwój, a nie pogłębianie się różnic między regionami. Ale w centrum naszej polityki rozwoju to nic innego, tylko gromadzenie zasobów, tych bezpośrednich, czyli po prostu finansowych i tych pośrednich, instytucjonalnych. Te finansowe to środki europejskie, ale to także środki z banków, które chcemy zdobywać metodami stosowanymi w Europie. To środki z dokapitalizowania i zwiększenia możliwości Banku Gospodarki Krajowej. To środki z firm państwowych, tych wielkich, które przecież w zeszłym roku miały zysk netto 25 miliardów złotych. Można tworzyć fundusze inwestycyjne. To środki z tych przedsięwzięć, które zostały już podjęte, jak na przykład źle prowadzona na firma Inwestycje Polskie. Chcemy zmienić jej nazwę i też wzmocnić jej możliwości. To w końcu te środki, które biernie leżą na kontach przedsiębiorstw. I to jest właśnie ten przeszło bilion złotych. To jest to przeszło bilion złotych, za które nas na pewno będą atakować. Ale powtarzam, to jest całkowicie realne. My tutaj niczego nadzwyczajnego nie wymyślamy. Te środki mają być kierowane w różnych kierunkach, w różnych kierunkach, ale wśród tych kierunków jest taki, który naraz jest i zasobem, i kierunkiem właśnie. Jest bardzo ważny. To jest odblokowanie małych i średnich przedsiębiorstw, tej ogromnej energii, która tkwi w polskiej przedsiębiorczości. Ale te pośrednie instytucjonalne rezerwy to także właściwy nadzór nad naszymi przedsiębiorstwami. To dyplomacja ekonomiczna, której w gruncie rzeczy nie ma, chociaż my, kiedy byliśmy przy władzy, próbowaliśmy ją tworzyć. To udomowienie banków, to jedno i drugie się ze sobą ściśle łączy. Czemu to ma służyć? Otóż ma służyć wsparciu, w szczególności pewnych, budzących największe nadzieje działów przemysłu, energetyce, infrastrukturze, odbudowie zaplecza naukowo-badawczego polskiej gospodarki, gospodarce morskiej. To są, proszę Państwa, te główne kierunki, ale jaki będzie tego skutek, jeżeli ta operacja będzie przeprowadzona? Otóż ten skutek ma nazwę. To jest, Szanowni Państwo, reindustrializacja Polski. Bez reindustrializacji Polski nie uzyskamy. Ale kiedy mówimy o industrializacji, przemyśle, on kojarzy się, chociaż nie zawsze słusznie, z miastem, to muszę mocno podkreślić, że wśród naszych celów, celów także programu gospodarczego, jest polska wieś. Uważamy i uważaliśmy zawsze, że to ogromnie ważna sfera Polski, polskości. Dlatego będziemy bronić polskiej ziemi.
doprowadzimy do wyrównania dopłat. Doprowadzimy do tego, że znaczna część inwestycji z programu spójności pójdzie na wieś. I wreszcie będziemy bronili polskich rolników przed oszustami. Jest tych punktów dużo więcej, ale to są te podstawowe. Tu postawiłbym jeszcze sprawę wiatraków, które zaczynają być nie źródłem energii, tylko przekleństwem polskiej wsi. Program gospodarczy ma nas wyprowadzać z tej pułapki, ale związany jest ściśle, także w sensie bezpośrednim, z programem społecznym. Program społeczny to przede wszystkim program rodzinny. Brakowało nam go przez te 25 lat. Brakowało programu pronatalistycznego. Podstawowe punkty tego programu to 500 zł na drugie, w biednych rodzinach także na pierwsze dziecko i dalsze. To bezpłatne przedszkola, to powolne, ale jednak zwiększanie, przedłużanie urlopu macierzyńskiego, to gabinety lekarskie i stomatologiczne w polskich szkołach. Oczywiście tych punktów jest znacznie więcej, ale to powinno mocno wesprzeć polską rodzinę. Ale nie będzie także. Proszę Państwa, wzrostu ilości urodzących się dzieci, jeżeli nie będzie mieszkań. I to jest drugi punkt naszego programu. My przedstawimy, to jest zawarte w programie, ofertę mieszkań pod wynajem, ale taki wynajem, który przechodzi we własność, to jest takie doświadczenie austriackie, mieszkań tanich. Mieszkań na długi kredyt, przy czym powtarzam, ten kredyt będzie początkowo spłacany w ramach czynszu, a z czasem będziemy dochodzili do własności. Dlaczego tak, a nie od razu? Dlaczego tak, a nie od razu własność? No w Polsce, Szanowni Państwo, są ludzie, którzy mają po 80 mieszkań. Gdyby to była od razu własność, to po prostu te tanie mieszkania byłyby wykupywane jako lokata kapitału. A tu chodzi o to, żeby ludzie o średnich i trochę mniej niż średnie dochodach mogli te mieszkania uzyskiwać. Dla tych nieco bogatszych będą kasy mieszkaniowe. Ci najbogatsi będą oczywiście mogli budować sobie na dotychczasowych zasadach, jeżeli chcą mieć apartament. Dla najbiedniejszych mieszkania socjalne. Trzeci punkt programu to sprawa podniesienia płac. W Polsce udział płac w PKB jest zaniżony. To dzisiaj wszyscy przyznają. I to jest właśnie ten element, który wiąże się z programem gospodarczym, bo to jest także zwiększenie popytu, a to napędza gospodarkę. Chcemy paktu dla zwiększenia płac. Będziemy stosować w ograniczonym zakresie także metody administracyjne, czyli podnoszenie płacy minimalnej. Ale w ogóle całe nasze przedsięwzięcie, tworzące bardzo wiele nowych miejsc pracy, będzie naciskało ku wzrostowi płac. Polacy muszą więcej zarabiać, nie mogą być tanią siłą roboty. Kolejny punkt naszego programu społecznego, emerytury. Gigantyczne zamieszanie, gigantyczna niepewność. My chcemy, żeby decyzje podejmowali obywatele, ale obywatele dobrze poinformowani. Musi być przeprowadzana za środki państwowe wielka kampania informacyjna pokazująca to, co stało się w roku 98-99. To wielkie oszustwo, którego się wtedy dopuszczono, pokazująca istotę umowy z OFE, gdzie jedni mają prawa, drudzy obowiązki. I dopiero obywatele dobrze poinformowani będą mogli podejmować decyzje.
Ja nie mam wątpliwości, jakie te decyzje będą w większości wypadków. No, jeśli ktoś chce grać ze swoim życiem w ruletkę, to oczywiście ma prawo. Ale wtedy powinien wiedzieć, że państwo nie ma już wobec niego żadnych zobowiązań. Chcę podkreślić, że ta zaproponowana metoda jest bezpieczna także z punktu widzenia ewentualnych roszczeń OFE, o których już dzisiaj się po zabiegu przeprowadzonym przez rząd mówi. To, proszę państwa, są te elementy czysto społeczne, ale jest jeszcze jeden wielki problem, o którym już wspomniałem. Polska służba zdrowia. Ten system, który wprowadzono kilkanaście lat temu, się po prostu nie sprawdził. Chcemy go zlikwidować. Zlikwidować OFE. Powrócić do prostych metod finansowania budżetowego. Zatrzymać proces komercjalizacji i prywatyzacji. Ci, którzy będą korzystali z budżetu, muszą działać non-profit. Mówię tutaj tylko o szpitalach, nie mówię o ZOZO. To jest zasada, która w ciągu krótkiego czasu musi być wprowadzona. Musimy też zdecydowanie umocnić pozycję lekarza pierwszego kontaktu. W ten sposób, dając mu prawo do kierowania na badania, także te bardziej skomplikowane, bardzo skrócimy kolejki do specjalistów. To przekleństwo. I oczywiście sieć szpitali. Niełatwa sprawa, ale do przeprowadzenia w ramach tych zasad, o których tutaj mówiłem. Te pięć punktów to nasz program społeczny. Program dla ludzi. Program pronatalistyczny. Program, który będziemy oczywiście zwiększać wraz z rozwojem Polski. Jesteśmy przekonani, że nas na to stać. Jesteśmy przekonani, że będzie nas na to stać coraz bardziej. Jesteśmy przekonani, że nas musi być na to stać, bo inaczej Polska będzie ginąć. Będzie się zginąć. Ale potrzebujemy także nowego podejścia do polskiej oświaty, odejścia od nieudanych eksperymentów. Chcemy wrócić do systemu 8.4, chcemy przywrócić szkoły zawodowe, chcemy zrezygnować z systemu testowego, mocno podkreślić, że szkoła poprzez pełne nauczanie historii języka polskiego i innych dziedzin społecznych ma budować patriotyzm Polaków. Ich tożsamość, ich zrozumienie wspólnego sensu naszej kultury i naszej historii. I chcemy tanich podręczników. To można zrobić. Zamówienia państwowe i druk na zamówienie państwa. Wtedy ceny naprawdę radykalnie spadną i będzie można w perspektywie dążyć do bezpłatnych podręczników. Istotne zmiany chcemy wprowadzić także w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki. Powrót do pięcioletnich studiów. To po pierwsze bezpłatny kierunek, drugi, jeśli chodzi o studiowanie, to po drugie. Odejście od monstrualnej biurokracji, która dzisiaj tłamsi życie naukowe, tłamsi naukowców. Powrót do normalnej habilitacji, kontrola nad tym, żeby jakość tych wszystkich przedsięwzięć, które awansują naukowców, nie była coraz niższa. To tylko pewne elementy tego programu. Jest on bardzo, bardzo ważny, bo stawiamy na naukę. Stawiamy na naukę, jeśli chodzi o badania podstawowe, ale w ramach programu gospodarczego, w ramach tego odbudowywania zaplecza
dla naszej gospodarki, stawiamy także na tych wszystkich, którzy będą się chcieli angażować w badania o charakterze użytecznym. Niezwykle ważną dziedziną jest polska kultura. Polska kultura, która przeżywa dzisiaj trudny czas. I to nie z powodów naturalnych, tylko z powodu szczególnego rodzaju polityki obecnych władz. My będziemy stawiać na ochronę dziedzictwa narodowego, na patriotyzm, na to wszystko, co buduje wspólnotę. Będziemy szanować sztukę. Zdarza się, że ekscesy bywają sztuką. I my to będziemy brać pod uwagę. Ale nie mamy zamiaru popierać przy pomocy państwowych pieniędzy ani dzieł o wyraźnie antypolskim charakterze. Bo antypolonizm, także ten wewnętrzny, wewnątrz Polski, jest czymś niesłychanie groźnym. Ani nie mamy zamiaru popierać ekscesów, które są dziełem różnego rodzaju bestaleń, które mają zastępować. Zastępować prawdziwą sztukę. Oczywiście wolność, ale jednocześnie pamiętajmy, jest wolność w ramach tego, co popiera państwo i to będzie naprawdę bardzo szerokie spektrum. Mówiłem, że czasem i ekscesem jest sztuką. Ale jest też ta wolność, którą można oczywiście jakoś wykorzystywać, ale środków prywatnych. Nikt nie będzie doznawał ograniczeń wolności, chyba że przekracza prawo, przekracza poczucie, powszechnie przyjęte poczucie przyzwoitości, czy dopuszcza się profanacji. Na to nie ma powodów się zgadzać. To nie jest żadna droga do budowania polskiej sztuki. Ale chciałem mocno podkreślić, że środowiska twórcze, które przeżywają dzisiaj czas frustracji, poza niewielkimi lewackimi grupami, które są preferowane, doznają z naszej strony mocnego, także finansowego poparcia. Niezwykle ważne dla funkcjonowania życia publicznego są media. Państwo ma wpływ na media publiczne. Dotychczasowy model nigdy nie był dobry, miał być apolityczny, a stał się superpolityczny i dlatego trzeba go zmienić. Telewizja publiczna, radio, to muszą być fundacje służby publicznej, misji publicznej. Muszą zapewniać pluralizm polityczny i kulturowy. I tak to rozwiążemy. I muszą być solidnie finansowane. I móc ściągać także pieniądze z rynku reklamowego. To musi być naprawdę potężna instytucja. Polskie Radio, Polska Telewizja. Instytucja wspierająca także, nie tylko w Warszawie, ale także w innych ośrodkach, także tych mniejszych, polską sztukę, polskich artystów. Do tego będziemy dążyli. Szanowni Państwo, jednym z mankamentów naszego życia społecznego jest słabość tego, co nazywamy obywatelskim społeczeństwem. Ten element obywatelski jest naprawdę w Polsce zdecydowanie zbyt słaby. Gdzie szukać przyczyn? Przez te 20 parę lat nieustannie osłabiano w tym głównym nurcie, który najbardziej dociera do ludzi, to, co stanowiło w dziejach Polski podstawową motywację, czy zespół podstawowych motywacji angażowania się w życie społeczne. A więc motywację patriotyczną, motywację wynikającą z wiary, motywację społecznikowską, charakterystyczną w szczególności dla części polskiej inteligencji. To było atakowane, niemalże zakazywane, oczywiście nie na poziomie prawa, bo na poziomie przekazu medialnego. Musimy te motywacje odbudować. Musimy je dowartościować.
Bo tylko wtedy możemy liczyć na to, że społeczeństwo obywatelskie będzie się odbudowywało. Ale to nie jest jedyny problem. Problemem jest także brak zasobów, a dokładnie kierowanie zasobów w jednym kierunku. Ich jest za mało, ale powtarzam, są przy tym pewne monopole, które docierają, dzięki którym te środki docierają tylko do niektórych środowisk. Musimy to zmienić. Musimy to zmienić, bo tylko wtedy możemy liczyć na to, że polskie społeczeństwo obywatelskie, które powinno być partnerem władzy, się radykalnie umocni. I chciałem powiedzieć także i to, że będziemy szanować dążenie wielu Polaków do demokracji obywatelskiej. Sami będziemy organizować referenda i na pewno nie będziemy odrzucać społecznych propozycji. Jest jeszcze jedna ważna dziedzina, o której muszę tutaj powiedzieć. To polska polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa. Koleżanki i koledzy, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska wróci na arenę, bo można powiedzieć, że jest zbiegła. Nie będziemy szukali nigdzie zaczepek, ale jednocześnie nie będziemy składali nikomu hołdu. Będziemy działali w Unii Europejskiej, w NATO. To są nasze naturalne pola działania, ale naturalnym polem działania Polski jest także wschód. I będziemy tam działać. Nie zapominając oczywiście o naszych południowych sąsiadach, ale także o północnych. Trzeba korzystać z każdej okazji, z każdej pozytywnej zmiany, sięgając aż po Bałkany. Co ma powrócić? Ma powrócić polityka Lecha Kaczyńskiego. Wielkim polskim zasobem są Polacy za granicą. Trzeba z nimi współpracować, ale w wielu miejscach na świecie, w tym bardzo blisko polskich granic, choćby na Litwie, trzeba ich bronić. Czy w Niemczech? Będziemy ich bronić. Będziemy ich bronili z całym zdecydowaniem. Dotychczasowe próby załatwiania tych wszystkich kwestii sposób, w którym dążenie do kompromisu, do niezaogniania było rozstrzygające, decydujące, całkowicie zamiast. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. To jest nasz święty obowiązek. Podkreślam, święty obowiązek. I mamy jeszcze inny święty obowiązek. Tym świętym obowiązkiem jest walka z szerzącym się, i to w skali bardzo szerokiej, międzynarodowej, antypolonizmem. On jest tu w Polsce, w niektórych środowiskach. Jest na świecie. Musimy podjąć zorganizowane działania i finansować je, bo to będzie kosztowało, by polskiej historii, Polaków bronić. Powtarzam, to jest nasz święty obowiązek. I ten obowiązek wypełnimy. I wreszcie, koleżanki i koledzy, szanowni państwo, przypadnie nam niełatwe zadanie odbudowy polskich sił zbrojnych. Bo to jest też święty obowiązek. Pamiętajcie, sojuszników mają tylko silni.
ci, którzy nie mają siły, nie mają sojuszników. Sojusze są fikcją. Wtedy w takiej sytuacji. I trzeba to odważnie powiedzieć. To jest też nasze zadanie. Krótko mówiąc, tych zadań jest wiele. Możemy je wykonać. Możemy przeprowadzić nasz wielki program pod jednym warunkiem. Musimy nieustannie odwoływać się do Polaków, do naszego narodu, naszego społeczeństwa. Musimy być w trakcie stałej rozmowy, stałego dialogu, korzystać z demokracji bezpośredniej, odwoływać się także bezpośrednio, zupełnie bezpośrednio, spotykając się z Polakami. Choćby tak, jak robi to premier Orban. Musimy to robić i będziemy to robić. Przedstawiłem tutaj nasz program w ogromnym zarysie, w wielkim skrócie. Będzie tutaj prezentowany w kolejnych wystąpieniach. Ale sądzę, że to jest bardzo poważna propozycja. I choć wiem, już dzisiaj wiadomo, jak będzie przez niektórych przyjęta, to brońmy jej, bo innej dobrej propozycji dla Polski nie ma. I nie ma innej nadziei.